Obchodzimy dzisiaj szczególną uroczystość. Pierwsza to jest Chrzest, druga wieczerza pańska. Obydwa sakramenty, które, które przestrzegamy, mówią o oczyszczeniu. To jest symbol oczyszczenia. Jakiego oczyszczenia? Moralnego, z grzechów. Człowiek szuka oczyszczenia od małego, mimo że. Może nieświadomie, ale za tym oczyszczeniem z grzechów tęskniła ludzkość od, od setek lat. Jest to taki skarb, za który dzisiaj powinniśmy być wdzięczni i o nim dzisiaj będziemy czytać. Dzisiaj się nad nim zastanawiamy, a więc woda i krew. Jez apostoł Jan mówił o dwóch świadkach, które świadczą o Jezusie Chrystusie i o tym, o i przebaczeniu grzechów poprzez wodę i poprzez krew. Zwyczaj ten pochodzi z Ewangelii. Czytamy o tym, jak Jan Chrzciciel, jego zresztą imię od tego pochodziło, wystąpił na pustyni, głosił chrzest upamiętania czy opamiętania na odpuszczenie grzechów. A potem czytamy, że sam Jezus Chrystus przyszedł do niego do Jordanu i również się ochrzcił. Bierzemy z niego przykład, czy my, czynimy to samo. Jest to symbol. Nie ma mocy ani sprawczej, ani magii, która kryje się w samej wodzie. Nie ma też mocy czy jakiejś magicznej siły, która się kryje w chlebie i winie. Niemniej jednak powinniśmy spodziewać się, że w momencie, kiedy zanurzamy się w tej wodzie, że coś szczególnego będzie się działo. Kiedy spożywamy chleb i wino pod dwoma postaciami, również, że będzie się działo coś szczególnego w naszym sercu. Czynimy to z wiarą i dlatego Duch Święty, tak jak oczekiwali pierwsi chrześcijanie, często działa w tym momencie. Tego się spodziewajmy. Spodziewajmy się, spodziewajcie się również tego dzisiaj. Nie, że tam jest moc, powtarzam, ale dlatego, że w waszych sercach jest wiara i Duch Święty może użyć tej sytuacji nie tylko w waszym życiu, ale również jako świadectwo dla świata. Ale dzisiaj chciałem skupić się, ponieważ mam niewiele czasu, na pokoleniu, które żyło w czasach Jezusa Chrystusa. Jak również porównać to z naszym pokoleniem, o, w jaki sposób Biblia ocenia naszą generację. W zasadzie te pokolenia, jakie były w czasach Jezusa i również w dzisiejszych czasach, mają wiele wspólnego. Przyjrzyjmy się temu. Otwórzmy księgę Izajasza, prorostwo Izajasza, 53 rozdział. 53 rozdział księgi Izajasza od 3 do 8 wersetu. Jeszcze zanim przeczytam, chciałem przypomnieć nam wszystkim, że w kościele Chry Jezusa Chrystusa, bez względu na wyznanie, Biblia, słowo Boże jest dziedzictwem, które otrzymaliśmy w spadku od Jezusa Chrystusa, od proroków i od apostołów. Jest to najważniejsza rzecz w naszym życiu. I kiedy czytamy to Słowo Boże, spodziewajmy się jego działania w naszym sercu. Jeśli wierzymy, jeśli Bóg obudził nas wiarę w tym momencie, to Słowo, które czytamy, zaczyna w nas działać i leczyć nas. A więc jest to akt najważniejszy w życiu chrześcijanina. Słowo Boże. Słowo Boże, a więc to. Co wyszło z Bożych ust i zostało zapisane na księgach Biblii, przetrwało przez setki, a nawet tysiące lat, zapisywane przez proroków i apostołów i sług Bożych przez wieki, którzy pisali w natchnieniu, jako słowo od samego Boga. A więc czytamy: wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści. Doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze. Starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze. I nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył ust swoich. Z więzienia i sądu zabrano go. A któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony do tego miejsca bracia, siostry, przyjaciele, o kim tutaj jest ten tekst o Izraelu o jakimś proroku jakoś przedziwnie przedziwnie pasuje on do jednej postaci, która żyła 2000 lat temu i o której dzisiaj mówimy, którą dzisiaj czcimy, o której już dzisiaj żeśmy słyszeli Nasza siostra łamała się czy do niego się odezwać i wypowiedzieć słowa modlitwy o nim to mówimy o Jezusie Chrystusie. On jest przedmiotem naszego kultu. Wokół niego dzi dzisiaj się gromadzimy, kiedy przychodzimy do naszych kaplic, zborów, kościołów. On jest pierwszy, powinien być pierwszy. Nie nasze problemy, nie ludzkie nasze sprawy, tylko Jezus, Jemu oddajemy cześć, Jemu śpiewamy, do Niego się modlimy, o Nim mówimy kazania, o Nim czytamy, o Nim też składamy świadectwo. Dopóki człowiek skupia się na sobie i to jest tragedia pokolenia tamtych czasów, jak i dzisiejszego dopóty jest zniewolony i nieszczęśliwy, kiedy odrywa swoje oczy od Ziemi, od codziennych, szarych spraw. I zaczyna kierować swój wzrok na zbawiciela. Zaczyna czuć wolność. Zaczyna odczuwać powiew wolności w swoim życiu. I na tym polega Ewangelia, która wyzwala, i poznacie prawdę, i prawda was wyswobodzi to, co dzisiaj słyszeliśmy z ust Elizy. Prawda. Czym jest prawda? Bóg jest prawdą. Bóg wcielony jest prawdą, Jezus Chrystus jest prawdą. To jest prawda o Bogu, to jest prawda o niebie, o wieczności, o tamtym świecie. To jest prawda również o naszym stanie wewnętrznym, o naszym sercu, o naszej grzeszności. Ja dzisiaj chciałem się skupić na pytaniu, które jest zawarte w ósmym wersecie tego fragmentu, o którym przeczytaliśmy. Z więzienia i sądu zabrano go. A któż o jego losie pomyślał? A któż o jego losie pomyślał? Przyjacielu, bracie, siostro, ile myślałeś o jego, o jego losie? Ile czasu zajmuje Ci zastanawianie się nad jego losem? Jak mogę nazwać ten stan człowieka? Tamtego pokolenia w czasach Jezusa, jak i naszego? Mogę go określić jednym słowem, odpowiadając na to pytanie: Obojętność. Obojętność. Kiedyś jeszcze, kiedy żyliśmy w czasach przedwojennych, niektórzy z nas pamiętają, czy powojennych, czy w czasach PRL-u, bardzo często zdarzało się, że słyszeliśmy o Belgii. Pod naszym adresem, za to w co wierzyliśmy, ludzie byli niejednokrotnie agresywnie nastawieni do nas. A dzisiaj, jak określimy to pokolenie i pokolenie Jezusa? Obojętność. I to jest największa tragedia i obciążenie naszego pokolenia. I z tym się mierzycie młodzi ludzie, którzy postanowiliście pójść pod pro. I się, i pokazać światu, że Jezus Chrystus jest nieobojętny, ale jest ważny, nie tylko ważny, ale najważniejszy. Jakie jest pierwsze przykazanie? Nie będziesz miał innych Bogów przede mną. Mówiąc pozytywnie, w jaki sposób Jezus i, i Mojżesz również przytoczyli to przykazanie? Będziesz miłował pana Boga. Z całego serca swego, z całej siły swojej, z całej myśli swojej. Znacie takich ludzi? Spotkaliśmy kiedyś takiego człowieka? Wyobraźmy sobie, jak taki człowiek się zachowuje. Bóg jest dla niego. On go miłuje z całego serca, z całej myśli, z całej siły, czyli ze wszystkiego, co ma, z całego swojego życia. To jest osoba, dla której Bóg i Bóg wcielony, Jezus Chrystus, jest absolutnie najważniejszy. Któż o jego losie pomyślał? Kiedy czytamy o pokoleniu Jezusa, sam Jezus określił je w ten sposób. Zbliżają się do mnie ustami, a ich serce. Daleko jest ode mnie. Iluż takich ludzi dzisiaj jest na świecie? Pobożnych, a może takim się wydaje. Zbliżają się do mnie ustami, mówią wiele wspaniałych rzeczy. Mówią o Bogu, nawet w telewizji i w radiu, w gazetach piszą o nim. Ale ich serce daleko jest ode mnie. Bóg pragnie naszego serca. Dlatego jest powiedziane, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego. A co jest dzisiaj w naszym sercu? Co jest na pierwszym planie? A na którym miejscu jest Jezus Chrystus? Na trzecim? Piątym? Jedenastym? Jak tak wnikniemy naprawdę w nasze serce, co nas dzisiaj kręci? Co dodaje energii, że wstajemy z łóżka i idziemy w świat walczyć. Walczyć ze stopniami w szkole, walczyć w pracy o dobre zarobki, walczyć o wspaniałe wakacje, walczyć o nasze dzieci, żeby było, było im dobrze, walczyć o wiele spraw. Ale kto tak naprawdę walczy? O Jezusa Chrystusa. Któż o Jego losie pomyślał? Serce ich daleko jest ode mnie. Apostoł Paweł mówił, że niegdyś w przyszłości, prorokując, mówił, nie, przepraszam, Jezus Chrystus. Sam powiedział, że miłość, miłość wielu oziębnie. I tego właśnie dzisiaj doświadczamy, rozdając jakąś ulotkę gdzieś w centrum miasta. Jesteśmy okrążani dookoła z daleka. Dlaczego obojętność? To jest efekt życia, jakie, jakie dzisiaj prowadzimy. Pan Jezus podał trzy powody, dlaczego w naszych sercach jest obojętność. Dlaczego Ewangelia nie dociera do naszych serc, nie przemienia nas, że się nie chcemy do Niego nawrócić? Powiedział kiedyś taką przypowieść, podobieństwo o ziarnie. Ziarno, które jest symbolem Słowa Bożego, Ewangelii, którą sam Jezus głosił, ono w, upadło na cztery rodzaje gleby. I żadne i trzy z nich nie przy, przyniosły żadnego owocu, za wyjątkiem jednego. I to trzecie opisał w ten sposób: a to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia. Doskonałe określenie pokolenia Jezusa Chrystusa. Czy widzimy również podobieństwo do naszego pokolenia? To przytłacza nasze zainteresowania Bogiem i wiarą. Droga wśród trosk, bogactw i rozkoszy. Troska. Każdy z nas przeżywa to. Jesteśmy często przytłoczeni walką o byt, walką o dobra tego świata. Martwimy się, przeżywamy, myślimy, co dzieje się z naszymi dziećmi. Zastanawiamy się nad naszymi zarobkami, że ciągle nam brakuje, że wiążemy koniec z końcem. Zastanawiamy się nad naszym zdrowiem, które kuleje, przeżywamy to. Mógłbym wie, wy, wymieniać wiele rzeczy. Mamy naszą szkołę, mamy naszą pracę, mamy nasze relacje, mamy naszą rodzinę, mamy nasze dzieci, mamy nasze przyjemności, mamy nasze podróże, mamy nasze kariery. Mamy nasze sukcesy, nasze pieniądze, nasze mieszkania, nasze samochody, nasze komputery, telefony, nasze facebooki, wszystko, te wszystkie zabawki dzisiejszego świata, które nas absorbują. Tam nasza myśl ulata. Wychodzimy z nabożeństwa, z kościoła, o czym myślimy, o czym mówimy, a już tam jesteśmy, przy tamtych sprawach, szarych, doczesnych zwyczajnych. Z punktu widzenia logiki jest to absurdalne, ponieważ człowiek poświęca większość swojej energii i czasu, umiejętności, zdolności, swoich ambicji, swoich pragnień i marzeń na coś, co trwa tylko moment. Czy jest to logiczne? Wiemy o tym teoretycznie, ale cały czas wpadamy w tą samą pułapkę. Wiemy, że to nas nie zaspokoi. Ten samochód, ten ogródek, te nasze dzieci, te wszystkie rzeczy, które poświęcamy czas. Wiemy, że to nas nie zaspokoi, ale łudzimy się podświadomie, że jednak kiedy to coś będziemy mieć, czy kiedy to coś osiągniemy, to będziemy szczęśliwi. I tak jak małe dzieci, bawimy się w tą samą zabawę. Ale zaspokojenia nie ma w tym świecie. W tej krótkiej, doczesnej chwili Jezus Chrystus powiedział, kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. Kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Ja jestem chlebem życia. Kto nas może więc zaspokoić? Tylko On. Czy uwierzymy Jego słowom? Czy nadal będziemy przytłoczeni troskami codziennego życia i będziemy zagłuszać głos naszego serca? I nie będziemy myśleć o Jezusie. Któż o Jego losie pomyślał? W tych codziennych, szarych, doczesnych sprawach. Ile minut dziennie myślimy o Nim? Znęcano się nad Nim. Zgardzone były i opuszczone. Tak, w pokoleniu Jezusa chciano wyprzeć Jego ze świadomości społeczeństwa, nawet zapłacili Rzymianom, żeby mu rozpowiadali, że jego ciało zostało skradzione. Żeby tylko o Nim nie mówić, nie myśleć. Potem po zmartwychwstaniu, kiedy apostołowie opowiadali o Jezusie, Głosili Ewangelię. Przywódcy izraelscy burzyli się, czuli się oburzeni, że w ogóle jeszcze o Jezusie ktoś im przypomina: że to oni go zamordowali, że to oni go skatowali, że to oni spowodowali, że nad nim się znęcano. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Czytamy. W Ewangelii Marka 14:50. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. Jaka jest nasza postawa? Czy też to zrobiliśmy? Piotr wyparł się kompletnie Jezusa, kiedy stał na dziedzińcu, budynku, w którym sądzono go, przed jakąś dziewczyniną, zaparł się, przed służącą. I to trzykrotnie. Nie znam go, nie wiem o kim mówicie. Judasz, który był jednym z dwunastu, który głosił Ewangelię, przez którego ręce również działy się cuda, którego Jezus wysłał na misję razem z dwunastoma, przeżył wielki żal. Powiedział, kiedy już go sprzedał, kiedy go wydał, tak żeby na osobności mogli Go schwytać i zabić. Potem kiedy nas padł wyrok, wyrok śmierci, wtedy Judasz straszliwie żałował, i powiedział, zgrzeszyłem, wydałem krew niewinną. Zdraził go, zostawił go. Ale Jezus Chrystus powiedział, ale nie jestem sam, wszak Ojciec jest ze mną. Żołnierze rzymscy zrobili z niego pośmiewisko. Pluli na niego, bili, bawili się jego męczarniami. Katowali go do krwi. Rada Najwyższa fałszywie go oskarżyła. Zrobili farsę, a nie, a nie proces sądowy. Zresztą napisane jest w Ewangelii, że z zazdrości go wydali. Do niego szły tłumy. Kochali go ludzie, natomiast do, nie, do nich nikt. Przełożeni, którzy przechodzili obok krzyża, na którym wisiał Jezus, kpili z niego, szydzili, drwili, mówili: A innych ratował, niech samego siebie ratuje. Nawet przestępcy, którzy po jego dwóch stronach byli, zwłaszcza jeden, naśmiewali się z niego i szydzili: Ratuj siebie i nas, jeśli jesteś tym, za kogo się uważasz. Wzgardzony był, opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony, że nie zważaliśmy na niego. Czy zważamy na niego dzisiaj? No ale ktoś powie: No, ale to nie ma związku z moim życiem. To było dawno, setki lat temu. Po co my się nim zajmujemy w ogóle? Ja mam swoje własne życie, moje, mam swoje sprawy, mam swoje cele. Po co w ogóle mamy zbierać się na absurdalnych spotkaniach gdzieś w jakichś budynkach, śpiewać o kimś, kto umarł? Ale dalej jest napisane tak. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. I tutaj widzimy związek między naszym życiem w XXI wieku a Jego śmiercią i zmartwychw, zmartwychwstaniem, Jego męką, a naszym życiem. Lecz On zraniony jest za występki nasze. Starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia. Jego ranami jesteśmy. Uleczeni. Za nasze winy, za każdego, każdą osobę, która tutaj siedzi, i za moje winy również, bo każdy z nas jest skazany. Ten świat ginie. Tak jak Titanic, który szedł na dno i jeszcze zespół śpiewał na pokładzie i grał i ludzie tańczyli, ale Titanic szedł na dno. Tak samo jest z naszą planetą, z nami, z tym światem. Jest skazany na zagładę. Dlaczego? Bo jesteśmy wszyscy winni. Jest napisane: wszyscy zgrzeszyli i brakuje im Bożej chwały, tej doskonałości Bożej. Wszyscy jesteśmy winni. Te winy gromadzą się od małego dziecka przez całe życie. Im dłużej żyjemy, tym więcej jest tych win. Jak możemy ją zmazać? Jak możemy się oczyścić? O czym wspomniałem na początku. Inaczej, jeśli nie będziemy oczyszczeni, nasze grzechy nie będą przebaczone, jesteśmy skazani na potępienie, na wieczność, na nieskończoność w oddaleniu od Boga, od źródła życia, od źródła radości. To się nazywa piekło, gdzie będziemy dręczeni z powodu naszych win. Będziemy chcieli je zmyć z siebie, ale nie będziemy w stanie. Te wszystkie winy, które nas tutaj dręczyły, będą nas dręczyć przez całą wieczność tam. A więc musimy znaleźć sposób na oczyszczenie. I tutaj jest on podany. To jest droga do wolności. <laughs> Lecz on zraniony jest za występki nasze. Starty za winy nasze. On on ukarany został dla naszego zbawienia. Jego męczono, jego bito. Z, je, z, z naszego powodu cierpiał strasznie, straszne męki, zwłaszcza te duchowe, ponieważ został oddzielony od swojego Ojca. I to jest najstraszniejsze, chociaż dla człowieka trudne do zrozumienia, bo my z natury nie jesteśmy blisko Boga, nie czujemy Go. Nie wiemy, co to jest Jego bliskość. Być z nim dzień w dzień, godzina w godzinę. Cały czas na nim polegać, z nim rozmawiać, od niego czerpać siłę, od niego czerpać radość i pokój. Ale Jezus został oddzielony z powodu ohydy naszych grzechów i win, które na nim spoczęły. Został oddzielony od swojego ojca i ojciec zakrył swoją twarz przed nim. Nie mógł patrzeć na grzech. Mimo że miłował swojego syna. Wyobraźmy sobie ból w sercu Boga, kiedy patrzył, co się działo z jego synami. Ale ze względu na miłość do każdego z, nie, z nas, ja nie wiem dlaczego, Bóg tak, tak mnie pokochał. Nie widzę w sobie niczego, absolutnie. Wszystkie przywary, wszystkie okropne słowa, które powiedziałem, wszystkie myśli, paskudne które pomyślałem w swoim umyśle wszystkie zranienia wszystkie ciosy które zadałem innym ludziom wszystkie porządliwości żądze pycha egoizm te wszystkie rzeczy które powodują że ludzie się wzajemnie nienawidzą a mimo to wszystko Bóg posłał swojego syna aby się męczył za każdego z nas, bo coś w nas widział, jest z natury miłością. O niech Bóg odkryje przed nami w naszych sercach i umysłach, że Bóg nie jest tyranem, ale jest miłością, bo to głosi Ewangelia, to głosi Słowo Boże. I tutaj to widzimy, bo On jest zraniony za występki nasze, starty za winy moje i Twoje. A któż o Jego losie pomyślał? Czy już myśleliśmy o Jego losie? O Jego męce? O przyczynach, dlaczego się tak nad Nim znęcano? Ale dalej kolejna, kolejny rys pokolenia Jezusa i naszego jest taki w szóstym wersecie. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan Jego dotknął karą, przypomina jeszcze raz, za winę nas wszystkich. Wszyscy, jak owce, zbłądziliśmy. Wszyscy. Na każdą drogę, na każdą, każdy nam własną drogę zboczył. My jesteśmy w centrum wszechświata. My jesteśmy najważniejsi z natury. Wszystko kręci się wokół naszego własnego życia. Ego, ja siedzi na tronie zamiast Chrystusa. Dlatego jesteśmy nieszczęśliwi i potrzebujemy uwolnienia. Każdy z nas na własną drogę zboczył. Wędrujemy swoimi własnymi ścieżkami. Jezus Chrystus nas nie obchodzi. Ale to nie Słońce krąży wokół Ziemi, ale Ziemia krąży wokół Słońca. Tak samo powinno być w naszym życiu. Dopóki wszystko kręci się wokół nas, dopóty jesteśmy zniewoleni i nieszczęśliwi. A kiedy podniesiemy, jak mówi Mickiewicz, nasze poradlone czoło, oderwiemy od, od tej szarej rzeczywistości, spojrzymy na Boga, jesteśmy uwolnieni. To jest jak siła grawitacji. Nasza natura jest tak jak siła grawitacji, chociaż Chcielibyśmy się wzbić na skrzydłach w górę, ale nie możemy. Spadamy. Ptak potrzebuje skrzydeł. Tak samo dusza człowieka, która z natury ciągnie do grzechu, do problemów, do tej ziemi, do tych, do tych szarych, zwykłych, doczesnych rzeczy. Tak dusza nasza potrzebuje wiary. Wiary, że to Jezus wziął na siebie nasze winy. Że my już nie musimy ich sami nosić, ani nie musimy przez własne męki i wysiłki zrzucać tego z siebie, bo to jest niemożliwe. Apostoł Paweł kiedyś powiedział, że natura człowieka nie może się poddać prawu Bożemu, bo też nie może. Nie może, nie jest w stanie. Nie poddaje się zakonowi czy przykazaniom Bożym, bo też nie może. Nie jesteśmy w stanie kochać Boga z całego serca. Bo ciąży nas ku ziemi, ku grzechowi, ku tej naturze złej. I tylko cierpienia Jezusa Chrystusa, jego męka i winy, które na, na siebie wziął, tylko to może wyzwolić nas i oderwać nas i pokonać to ego, to ja, ten grzech, który ciąży ku dołowi. W jego męce i w jego krwi jest nasz jedyny ratunek. Dzisiaj. Świat leczy nasze poczucie winy powierzchownie. Psychiatrzy tylko częściowo dotykają problemu, ale nikt tak naprawdę nie jest w stanie zmazać naszych win. Nikt. Żadna przyjemność, żadna praca, żadna ucieczka w uciechy ani w używki, żaden psycholog ani psychiatra, żadna najwspanialsza nawet podróż, żadne zapomnienie. Tylko Jezus i Jego męka, jego, y, z, jego męczarnie na krzyżu i Jego zmartwychwstanie daje nam wolność od winy. Jak dzisiaj załatwiamy sprawę naszych win? Czy spychamy je pod dywan, zamiatamy je, udajemy, że nic nie ma, że jakoś tam będzie, ale nie ma ucieczki przed śmiercią. Chociażbyśmy, nie wiem, byli jak bogaci, zdolni, jednak mamy jedną cechę wspólną, wszyscy umrzemy. I ta śmierć może przyjść dzisiaj, może przyjść w każdym momencie, jesteśmy tego świadkami. Czytamy wiadomości, słuchamy, czytamy internet, czarno-białe zdjęcia, był, nie ma. Często młodzi ludzie, jesteśmy zaszokowani, zwłaszcza jak są to nasi znajomi. Miałem, niedawno uczyłem, udzielałem korepetycji pewnemu mężczyźnie w sile wieku, radosnemu, energicznemu, szefowi filmy deweloperskiej w Krakowie. Kolejnego dnia łączę się z nim przez internet, nie odzywa się. Dzwonię do niego, nie odzywa się. Dzwonię do szkoły, której... W której pracuję, mówią mi, nie żyję, przeżyłem szok. Ale to jest rzeczywistość naszego życia, więc nie możemy uciekać przed tym pytaniem, co z naszymi winami, co z naszym poczuciem winy. Nie możemy spychać na dalszy plan, bo to może, bo możemy rozstać się z tym pięknym życiem już dzisiaj. Nie zwalajmy tego na starość, bo starość może nie nadejść. Miałem na studiach kolegę ateistę, który zgodnie z naukami hinduizmu podzielił swoje życie na trzy etapy. Pierwsze miłość, drugie praca, trzecie religia. I powiedział sobie, wytłumaczył to sobie tak, gdy żeśmy dyskutowali, a wiesz co, ja zostawiam religię na czas mojej starości. A ja się go pytam, a skąd wiesz, że ta starość nadejdzie? Może zatrzymasz się na etapie pracy? I co dalej? Wieczne potępienie, Otchłań. cierpienie na wieki wieków. Obudzisz się po milionie lat, spojrzysz w górę i powiesz, ach, jaki ja byłem głupi, nie słuchałem kolegi, a teraz siedzę tutaj i męczę się i tego nie będzie nigdy końca. Kolejne milion lat, kolejne, kolejne, kolejne. Nigdy nie będzie końca. Czy cieszy nas taka perspektywa? Zastanówmy się dzisiaj, pomyślmy dzisiaj o nim. Wyrwijmy się z obojętności, troski, przyjemności, rozkosze tego życia, mówi Jezus Chrystus. Dzisiejsze pokolenie nasze jest obciążone dążeniem do przyjemności. To nie jest nowa rzecz, nie, nowa filozofia. Bóg chce nas nawrócić i zbawić. To jest Jego cel i dążenie, dlatego posła swojego Syna. A my, naszym dążeniem jest dogadzać sobie. Dążyć do przyjemności każdego dnia. Tam są nasze myśli, tam jest nasza kreatywność. Jak tylko sobie dogodzić w lepszy sposób? Lepsze jedzenie, lepsze zarobki, lepsze podróże, lepsze wakacje. I tak dalej, i tak dalej. Jeden samochód nas nie zaspokoi, bo już go mieliśmy, teraz chcemy nowy. I tak dalej, i tak dalej. Jak już powiedziałem, tylko Jezus zaspokaja. Dzisiaj jest czas, ponieważ już muszę kończyć. Ale wzywam Was. Abyśmy pomyśleli o nim, zważali na niego. Liczba naszych oddechów jest ograniczona. Jest to ograniczona cyfra. Nawet dzieci o tym wiedzą. Ile nam ich jeszcze zostało? Ud liczba uderzeń serca też jest ograniczona. Ile nam jeszcze tych uderzeń zostało? Jak planujemy resztę? Czasu, który nam został. Jakie je wykorzystamy? Jezus powiedział: Co należy zrobić w takiej sytuacji, kiedy uwierzymy w to, że On przyjął na siebie nasze winy, że to On był męczony za mnie? Pozostaje mi tylko to przyjąć wiarą, zaufać, że Jego słowa są prawdą. Kto wierzy we mnie, ma żywy odwieczny. Powiedział Jezus. Kto wierzy we mnie, marzy w odwieczne. Wobec tego powinniśmy, tak jak zresztą apostoł Jan, przepraszam, Jan-chrzciciel, który chrzcił, mówił: Wyznawajcie swoje grzechy, kiedy idziecie do chrztu. Zawołajmy do Boga i powiedzmy mu o naszych winach. Bo one są paskudne. To jest jak choroba, jak rak. One są obrzydliwe. Problem jest w tym, że nasza obie, obojętność na Jezusa zapędziła nas w taki stan, że my się w ogóle grzechami nie przejmujemy. Cóż to takiego jest? Jest to coś tak okropnego, odpowiem, że sam Bóg w ciele musiał przyjść i dać się zamordować, żebyśmy mogli być od tej choroby wolni, od moralnej choroby zła, która toczy każdego z nas. Przyznajmy się do nich, przed Bogiem. Grzechy moje wyznałem Tobie, mówi Psalm 32, bezpośrednio do Boga. Grzechy moje wyznałem Tobie. Czy uczynimy to dzisiaj? Nie odwlekajmy tego. Powiedzmy tak, jak w tej przypowieści o Faryzeuszu i celniku. Jezus mówił, że celnik nie był w stanie nawet podnieść oczu swoich do nieba, w górę. Tylko woła o Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. To jest najwspanialsza modlitwa, jaką możemy wypowiedzieć, dzięki której Bóg nas może zbawić. Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Czy myślicie, że Bóg tego nie usłyszy? W jednej sekundzie, ze względu na to, co nosił, co, przez co przechodził Jego syn przez te wszystkie męki. Bóg przebaczy nam w jednej sekundzie i będziemy wolni. Ewangelia daje wolność od winy. To jest największa radość, kiedy człowiek ma przebaczone winy. Większej radości nie ma. Żaden najwspanialszy typ komputera nie da mi takiej radości. Ani samochodu, ani domu, ani kobieta, ani mężczyzna, ani dziecko. Nikt. Jak. Przebaczenie grzechów. I między mną i Bogiem nie ma już żadnej bariery, nie ma żadnego muru. Tylko jest bliskość, odczuwanie Jego obecności. Obecność w moim życiu, kiedy śpię, kiedy wstaję, kiedy idę do pracy, czy kiedy jestem w parku, czy bawię się. Bóg jest przy mnie. Pojednałem się z nim, bo mi przebaczył. Tego Wam wszystkim życzę. Amen.